Zagrustu. Wracamy do Archolos, Kroniki Myrtany. Jak widzicie, zmieniliśmy zbroję, zakupiłem za 12 tysięcy zbroję rycerską. Udało się dwa razy ulepszyć, udało się porobić parę nowych rzeczy, broni, troszkę ulepszyliśmy się i można znowu kontynuować nowe zdanie. Oczywiście udało to się zrobić wyśmienitą zbroję Strażnika Królewskiego, ale jednak bardziej odpowiada mi zbroja rycerska. Jakoś tak bardziej wygląda ciekawie. No i nasze główne zadanie zaprowadziło nas tutaj, bo trzeba skończyć badanie zamku Waldhai, a tutaj klient może mieć fragment, który potrzebujemy. Przyniosłem jak... Masz może u siebie coś podobnego do tego kamienia? Skąd to masz? Byłem pewny, że mój egzemplarz to unikat. Chciałem dołączyć go do mojej kolekcji w domu w Starym Mieście. Jesteś obywatelem Starego Miasta? Wybacz, że cię nie rozpoznałem. Niedawno wprowadziłem się do domu obok Austerii Ernesto i posiadłości Ramzeja. Ach, tak, oczywiście, kojarzę ten piękny dom. Oczywiście z wielką chęcią przyczynię się do wzbogacenia prywatnej kolekcji szanowanego obywatela. Jedyne o co proszę to datek, który umożliwi zakup tego eksponatu na miejsce tego kamiennego fragmentu. No, za 500 to jeszcze nieźle. Mamy to, więc możemy za chwilę wracać do przeklętego zamku, do którego mieliśmy się udać. Tam jest potrzebne parę kluczy. Udało się ten kupić tutaj, bo resztę znaleźliśmy. Więc tymi poszukaniami nie zamęczałem. Oczywiście w Starym Mieście udało się też kupić dom, więc pobiegniemy przez Stare Miasto do domu i tam użyjemy domowego teleportu, by móc pójść do tego miejsca, do którego cały czas teraz nas pcha główny wątek. O, tutaj jest rezydencja. No. To jest nasza rezydencja, już troszkę obudowana, ale my będziemy potrzebowali zejść do piwnicy, bo tam na dole w piwnicy jest właśnie miejsce, dzięki któremu możemy wykonać szybki teleport. Warthal, o. Jesteśmy. A, i możemy oczywiście zmienić teraz, w tym momencie, gildię, gdyż strażnicy nam gucio pomogli, ale póki co jeszcze zostaniemy tym strażnikiem. Riordan, coś tam będziesz chciał? Zdobyłem klucz w muzeum. Doskonale. Wiedziałem, że pamięć mnie nie myli. Kto by pomyślał, że tak niezwykły artefakt cały czas znajdował się pod naszym nosem. Mamy więc wszystkie trzy. Pora połączyć je w całość. Raczej nie powinienem mieć z tym problemu. Ty w tym czasie porozmawiaj z Kesselem. Będzie potrzebował pomocy w przygotowaniu ludzi i sprzętu do wyprawy. Okej, no to kolejne zadanko. Teraz trzeba znaleźć ludzi, żeby pomogli nam wejść tam do środka. Jak rozumiem, udało ci się już zebrać wszystkie fragmenty klucza. Tak, Riordan zajmuje się właśnie ich połączeniem. Doskonale. Możemy w takim razie rozpocząć zbieranie zaufanych ludzi i wszystkich potrzebnych materiałów. Przejrzałem ten porzucony obóz Wilczych Synów i dowiedziałem się trochę na temat tego, co możemy zastać w środku. Znalazłem też trochę materiałów, które mogą nam się tam przydać. Spisałem sobie czego, a przede wszystkim kogo nam jeszcze brakuje. Chwilę pewnie nam zajmie przejście przez całą listę. Możemy się tym teraz zająć? Zacznijmy przygotowania. Doskonale. Chodźmy, rozpalimy ognisko i na spokojnie wszystko omówimy. Przede wszystkim będziemy potrzebowali sprzętu. Mowa tutaj zarówno o rzeczach, tak oczywistych jak pochodnie czy liny, ale także o narzędziach. Wilczy synowie spodziewali się, że przyjdzie im sporo kopać. Przywlekli tu sporo kilofów, łopat, pił i innych narzędzi. Nie brakowało im także podstawowych materiałów budowlanych. Odratowałem co mogłem, ale nie jest tego zbyt wiele. Na szczęście Wodny Krąg ma kilka swoich skrytek z różnymi przydatnymi materiałami. Postaram się zdobyć wszystko, czego potrzebujemy.
też mógłbym coś zdobyć? Jasne, kilka dodatkowych krzesiw, mikstury czy zwoje. Mogą okazać się przydatne, gdy już będziemy tam w środku. Możesz popytać ludzi, którzy winni ci są przysługę. Pamiętaj tylko, by nie przesadzić. Im więcej ze sobą weźmiemy, tym trudniej nam będzie się przemieszczać. Kolejną rzeczą, bez której nawet nie mamy co myśleć o schudzeniu, tu jest oczywiście jedzenie. Riordian zaoferował się, że załatwi transport prosto z klasztornej piwnicy, więc raczej nie mamy się o co martwić. Sądzisz, że te zapasy nam wystarczą? Sytuacja wygląda co podobnie jak z narzędziami. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby dostarczyć nam trochę prowiantu bez zbytniego wchodzenia w szczegóły, to również możemy z tego skorzystać. Nie możemy zapominać, że twierdza przeszła swoje. Nic nam z rozjemcy, jeśli wszyscy utkniemy pod gruzami albo nie będziemy w stanie przedrzeć się przez jakąś przeszkodę. Do ruin musi pójść z nami grupa pracowników, którzy zajmą się przekopywaniem zwalisk oraz stawianiem wzmocnień. Potrzebujemy kilku górników i cieśli. Przychodzi ci na myśl ktoś taki? Poznałem kilka takich osób podczas moich podróży. No i doskonale. No to zastanów się dokładnie, kogo byś chciał zabrać z nami, gdy już będziesz pewny, to wrócimy do tego tematu. Będę musiał ich tutaj sprowadzić tak, by nikt ich nie śledził. Żeby przypadkowo niczego nie wygadali. No i oczywiście, żeby nic ich po drodze nie zjadło. No, oczywiście pracownicy są efektywni jedynie, jeśli otrzymają rozsądne polecenie od doświadczonego szefa. Będziemy potrzebować specjalisty od przekopywania się przez zawalone groty i kogoś, kto potrafi rozpoznać spróchniałe drewno na odległość. Tutaj oszczędzę ci rozmyślania, wybrałem dwóch odpowiednich kandydatów. Strażnik Duster i Varin, były kapitan gildii kupieckiej. Obu znajdziesz gdzieś w porcie. Skąd pewność, że to odpowiedni kandydaci? Wodny krąg sporo operował w porcie. Mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy jednego i drugiego kandydata. Nadadzą się. Szczególnie, że ten drugi jest aktualnie bez pracy. Dobrze, zajmę się tym. Dochodzimy do ostatniej sprawy i niestety muszę przyznać, że Riordian ma rację. Zdecydowanie potrzebujemy więcej wojowników. Walka na placu jasno pokazała, że nawet z pomocą Adanosa możemy nie poradzić sobie z tymi przeklętymi nieumarłymi. A niestety większość zdolnych wojowników, których znałem, została wymordowana przez tego przeklętego Volkera podczas ataku na nasze miejsce spotkań. Dlatego właśnie będziesz musiał odnaleźć ludzi, którzy nie boją się wyzwania i ruszą z nami w głąb ruin. Ich motywacja nie ma większego znaczenia. Czy zrobią to z przyjaźni do ciebie jako spłatę dawnego długu, dla łupu, czy ze zwykłej chęci przygody, nie robi to większej różnicy. Najważniejsze, by potrafili poradzić sobie w walce i nie uciekli na widok pierwszego zagrożenia. Wiesz, gdzie mogę znaleźć takich wojowników? Z pewnością natrafiłeś już na kogoś takiego. Ale jeśli nikt nie przychodzi ci do głowy, no to możesz spróbować zapytać Helgi w portowej karczmie. Przynajmniej ja bym tak zrobił, gdybym potrzebował informacji. Odnajdę tych wojowników. Myślę, że 4 osoby w zupełności wystarczą. Nie wiemy, jak wąskie okażą się podziemne korytarze. Musimy ograniczyć liczbę osób wewnątrz do koniecznego minimum. No dobrze, to chyba wszystko. Masz może jeszcze jakieś pytania? Co mam powiedzieć wojownikom? Że mogą zdobyć skarby z wnętrza fortecy, że będą mieli okazję przeżyć prawdziwą przygodę, cokolwiek. Co ich tutaj zaciągnie? Niech po prostu dotrą na miejsce. Przedarcie się przez te wszystkie bestie w lesie będzie dla nich dobrym sprawdzianem umiejętności. Nie łatwiej byłoby po prostu zaatakować lichwiarza? Widziałeś, jak poszło Janowi. Volker jest nietykalny tak długo, jak długo pozostaje tu wysłannik. Zabicie go w biały dzień tak jedynie pogorszyłoby sytuację. Musimy go zdemaskować, a do tego potrzebujemy najpierw przekonać magów wody. Naprawdę potrzebujemy tego wszystkiego? Widziałeś tych wszystkich martwych? Poszukiwaczy przygód i wilczych synów? Nie żyją, bo nie byli odpowiednio przygotowani do wyprawy. Nie popełnimy ich błędu. Wszystko jasne, zabieram się do roboty. No doskonale, w takim razie ja zajmę się pozostałymi przygotowaniami. Niech
Niech Adanos będzie z tobą, chłopcze. I pytanie, czy zostajemy dalej w straży miejskiej, która Ciura nam dała, czy zostajemy wysłannikiem wodnego kręgu? Chyba zostaniemy. Chcę poświęcić moje życie sprawiedliwości. Nie mogę przyjąć kogoś, kto pozostaje zaprzysiężonym strażnikiem w czasie służby. Istnieje szansa, że będziemy musieli opuścić wyspę. Albo zaszyć się gdzieś na dłuższy czas. Porozmawiaj z Roderichem, pewnie się wścieknie, ale zgodnie z prawem masz możliwość opuszczenia straży, gdy miasto nie jest w trakcie otwartego konfliktu. Czyli trzeba iść do Rodericha i powiedzieć mu, no słuchaj Roderich, mam gdzieś straż, gdyż mi tylko poprzeszkadzaliście. A my wrócimy teleportem sobie, powiemy Roderichowi, będziemy zaraz szukać tych ludzi. Roderich, jest sprawa. Chciałbym zakończyć naszą współpracę. Chcesz opuścić szeregi Straży Miejskiej? Wiesz, z czym to się wiąże? Stracisz swoją rangę, wszystkie mundury. Dla wszystkich swoich towarzyszy staniesz się zwykłym obywatelem. Nie będzie już powrotu. Jesteś pewny swojej decyzji i świadomy konsekwencji? Tak, jestem. Dobrze. Niech tak będzie. Od tego momentu nie jesteś już strażnikiem. I walcie się wszyscy na pysk. Zasrani strażnicy. No i zakończyło mi się przynajmniej to zadanie. No, duży Ben. Może duży Ben? Ej, ty! Mam do zaoferowania robotę dla prawdziwego twardziela. Patrzcie go. Najpierw mi głowę na przystani zawracał, a teraz robotę oferuje. Dobrze. Mów, o co chodzi. I najlepiej zacznij od określenia wysokiej zapłaty. Wyruszam do ruin Vardal i szukam najlepszych wojowników na wyspie. Vardal? Słyszałem o tym miejscu. Podobno można w nim znaleźć sporo skarbów z czasów Folzaka. Cóż, normalnie bym stwierdził, że na głowę upadłeś. Ale znam cię. Wiem, że mówisz poważnie. Pójdę z tobą i przygarnę sobie część tego, co znajdziemy. Sporą część. Na razie. Cholera! Wynoszę się stąd! Jak uciekli, jak założył hełm. No, to jednego mamy. Miałem... Co gadajmy do Helgi może faktycznie. Może wie, gdzie jest nasz wujaszek cholerny. Sprzedajesz jedzenie w większych ilościach? Jeśli klient ma pełną sakwę, to mogę przygotować całą ucztę. Oczywiście nie opróżnię całej spiżarni dla jednej osoby, bo co bym później zaserwowała reszcie? To jak? Ile chcesz za pakunek prowiantu? Jeśli jest dla ciebie, to potraktuj to jako prezent. Dość mi już pomogłeś do tej pory. Ale jak się dowiem, że powiedziałeś komuś o tym, że rozdaję żarcie za darmo, to pożałujesz. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. Szukam wojowników do bardzo niebezpiecznego zadania. W moim zawodzie już zdążyłam się przekonać, że niektóre informacje niosą więcej problemów niż złota. Więc nawet nie będę cię pytać, co to za misja. A jeśli chodzi o wojowników, zastanówmy się... Jest jeszcze taki jeden facet, co to zawsze przechwala się swoimi wyczynami i wyprawami. Nawet chciał mi kiedyś wcisnąć książkę o wszystkich jego osiągnięciach. Miał takie ładne imię... Griff. Z tego co kojarzę, to aktualnie przesiaduje w gildii kupieckiej i próbuje sprzedać wszystkie rupiecie ze swoich wypraw. Miałam tego nie rozpowiadać, ale jakiś czas temu był tutaj ten paladyn, Kandak. Wyglądał na przygnębionego i kupił kilka butelek alkoholu. W tej jego zbroi można się było przejrzeć.
Gdybym to ja szukała kogoś do walki, to z pewnością chciałabym kogoś w takim pancerzu. Chyba udał się szukać spokoju w klasztorze, czy coś takiego. Był też ten Nordmarczyk, co tylko narzekał całymi dniami, jak to gorąco jest na tym naszym Archolos. Podobno tam na północy już dzieci uczą się polować na trole. Kto wie, może gdy nie komentuje pogody, to naprawdę jest niezłym wojownikiem. Wiesz, jest jeszcze jedno takie miejsce, jeśli za wszelką cenę szukasz kogoś, kto zna się na walce. Podobno gdzieś na południu wyspy jest jakieś miejsce, gdzie zbierają się wszystkie najgroźniejsze typy z okolicy. Może tam powinieneś popytać? Nikt więcej nie przychodzi mi już niestety do głowy. Informacja na koszt firmy. Podziękuj Kesselowi. Skąd wiesz o Kesselu? Chłopcze, mam swoje źródła. Dalej się o tym nie przekonałeś. Poza tym uważaj na ludzi Volkera. Sporo o ciebie pytali. Gdyby ktoś pytał, to ta rozmowa nigdy nie miała miejsca. No i w sumie tak podejrzewałem, że może nasz kolega Nordmarczyk by chciał pomóc. Zobaczymy zaraz, czy on gdzieś nie siedzi tutaj. O, jest. Tak się składa, że ruszam do pewnego chłodnego miejsca. Chyba już ustaliliśmy, że wcale nie szukam żadnego zimnego miejsca. Nie tylko będzie tam zimno, ale miałbyś też okazję pomóc w oczyszczeniu grobowca z całej armii nieumarłych. Grobowiec, powiadasz? Szczerze mówiąc, to od dłuższego czasu nie miałem nawet okazji porządnie pomachać moim młotem. Pewnie minie jeszcze trochę czasu, zanim pojawi się tutaj jakiś statek płynący do Nordmaru. Czemu by więc nie wykorzystać tego czasu na zapewnienie duszom tutejszych umarłych wiecznego spokoju? Dobrze, pomogę ci z tym grobowcem. Zaznacz mi tylko na mapie, gdzie go mogę znaleźć. Ruiny znajdują się na zachód od miasta. Przygotuję tylko jakieś zapasy na drogę i udam się na miejsce. Tylko niech naprawdę będzie tam zimno. Nie znoszę walczyć w tym upale. No i proszę bardzo, kolejne załatwione, tylko jeszcze znaleźć muszę pracowników. Ej, ty. Długo zamierzasz tkwić w tym porcie? Chyba już ci mówiłem, czemu tu jestem, nieprawdaż? Poza tym, cóż lepszego mam do roboty? Jedyne statki, które kursują, to te z więźniami, płynącymi na Korinis. Szukam ludzi do wyprawy. Słyszałem, że na wyspie nikt inny nie zna się na drewnie tak dobrze jak ty. Wypływasz w otwarte morze? Miałem na myśli wyprawę do podziemi. Twoje wsparcie byłoby tam równie nieocenione, co na morzu. To jak będzie? Dogadamy się? Gdzie i kiedy mam się stawić? Tak szybko, jak tylko możesz. Ruiny Warda. No, no. To się nazywa niecodzienny cel wyprawy. Cholera. Wszystko jest lepsze niż sterczenie tutaj z lunetą w ręku. Widzimy się na miejscu, chłopcze. No i kolejny zwerbowany. Kandaku, czy mogę przeszkodzić ci w modlitwie? Oczywiście. Z tobą zawsze chętnie porozmawiam. Nie zakłócajmy jednak modlitwy pozostałych i spotkajmy się na zewnątrz. Dobrze. Jak mogę ci pomóc? Przygotowuję się do wyprawy, podczas której mamy odzyskać pewien artefakt dla magów wody. Szukam wojowników, którzy pomogą mi się przedrzeć przez armię nieumarłych, zajmujących podziemne korytarze Vardar. Nie musisz nic więcej mówić. Mój konsekrowany miecz już dawno nie miał okazji przysłużyć się oczyszczaniu świata z pomiotów Beliara. Chętnie wyruszę z tobą do Vardar i upewnię się, że pokorni słudzy Adanosa otrzymają artefakt, którego potrzebują. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Dziękuję, że to ja mogłem liczyć na ciebie.
gdy sam byłem w największej potrzebie. Będę czekał na miejscu. Do zobaczenia. No i kolejny zatrudniony. Teraz trzeba się będzie wrócić jednak do miasta. Za chwilę widzimy się znowu w mieście. Nie szukasz może jakiegoś lepszego pancerza? Bez urazy, ale to co masz teraz wygląda jakby miało się zaraz rozlecieć. Nie podoba ci się mój pancerz? Spokojnie, to tylko przyjacielska rada od kogoś, kto przeżył już niejedną bitwę. Posłuchaj, gdy odwiedzałem Nordmar, pomogłem jednemu z przywódców tamtejszych klanów. W ramach podziękowania przekazali mi jeden ze swoich pancerzy. Naprawdę solidne rzemiosło. Niestety, niezbyt dobrze na mnie leży i zwyczajnie mi w nim gorąco. Ja tam wolę mieć na sobie coś lżejszego. Jeśli jesteś nim zainteresowany, to może trafić w twoje ręce. Od tak sobie oddasz mi go za darmo? Tutaj pojawia się mały problem. Pancerz swoje już przeleżał i nie jest w najlepszym stanie. Ale znam kogoś, kto chętnie go naprawi. Wystarczy, że przyniesiesz mi trochę złota i potrzebnych materiałów. Dobrze, zajmę się tym. Przynieś wszystkie przedmioty z listy, a ja zajmę się resztą. No proszę bardzo, zadanko na zrobienie zbroi. Ja bym wiedział, że istnieje taka rzecz, że będzie jakaś możliwa zbroja do zrobienia, to bym teraz nie wydawał na tą. A nie chcę mi się latać teraz po świecie i szukać materiałów do tego. Chociaż pewnie większość mam. Myślałem pewnie skóry, tylko oskurować ze zwierząt. Mogę kupić u ciebie trochę prowiantu? Marvin, dobrze cię widzieć. Nie myśl sobie, że zapomniałem o tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś. Mam tutaj jeden nieotwarty worek z warzywami. Weź go dla siebie. Niech ci się przyda. Hej, jak interesy? Nie jest to może najłatwiejszy kawałek chleba, ale z odpowiednim podejściem na Archolos można nieźle zarobić jako handlarz. Zastanawiam się nawet nad dołączeniem do gildii kupieckiej. Ale teraz jesteś ważną osobą. Pewnie nawet nie masz czasu tego wysłuchiwać. Proszę, przyjmij ten mały podarunek w ramach podziękowania za twoją pomoc. Skoro przez cały ten czas nie sprzedałem tego miecza, to raczej już mi się nie uda. Nie będę żałował, jeśli ty będziesz nim władał. Gdyby nie to, że nie pozwoliłeś mi wtedy zostać na tej plaży, nie byłoby wtedy nikogo, kto mógłby wspominać moją córkę, ani pomodlić się przy jej grobie. Jeszcze raz dziękuję. No, fajnie, to teraz faktycznie można zbierać fanty od każdego. To w porządku? Nieźle pogruchotał mi kości, ale nic poważniejszego się nie stało. Co mu odbiło, tak nagle? Kto go tam wie? W każdym razie Marta kazała mu się wynosić. Wygląda na to, że szybko Luca w Silbach nie zobaczymy. Nie pasuje tutaj. Mimo wszystko życzę mu, żeby znalazł dla siebie miejsce na tym świecie. Stary, dobry Wiktor wrócił. Będę musiał przeprosić wszystkich za swoje zachowanie. Myślę, że nie będą trzymać urazy. Tym bardziej, że Luz i Marta nie będą się kłócić cały dnia. Powodzenia z Martą. Teraz mam szansę. Jak to mówią, człowiek nie wie, czego chce, póki tego nie straci. Zajmowałeś się kiedyś psem? Zawsze lubiłem zwierzęta, ale niestety nigdy nie miałem psa. Czemu pytasz? Słuchaj, jakiś czas temu przygarnąłem w mieście psa. Ruszam na wyprawę i chciałbym, by ktoś zaufany się nim zajął. Byłbyś chętny? Jeszcze pytasz? Jasne, że chcę. Skoro i tak stoję tu na warcie, to miło by było mieć jakiegoś przyjaciela do wspólnego pilnowania. Muszę się z nim pożegnać i przyprowadzę go do Silbach. Spokojnie. Dobrze się nim tutaj zajmiemy. Nie mam co do tego żadnych obaw. Dzięki. No, nie sądziłem, że... Marvin, co u ciebie? Wyglądasz jakoś inaczej. Coś się stało? Jorn nie żyje, a mnie o mało co nie spotkał ten sam los. Na Hadanosa. Sam nie wiem, co powiedzieć. Byłem pewny, że w końcu go odszukasz. Mam nadzieję, że uda ci się dorwać osobę, która jest za to odpowiedzialna. Gdybyś czegoś potrzebował, to daj mi znać.
Co tutaj robisz? Pilnujesz magazynu? Ktoś musiał po tym, co się stało Gabrielowi. No i jakoś tak wyszło, że Albin wybrał mnie. Nie powiem, żebym narzekał. Większość dnia jestem na świeżym powietrzu i po prostu obserwuję, czym żyje całe Silbach. Skoro już o tym mowa, powiedz mi, co sądzisz o tej całej sprawie z orkami. Ramsay ciągle twierdzi, że to tylko pogłoski, ale mieszkańcy wioski są coraz bardziej zaniepokojeni. Orkowie obrali Archolos na swój cel, ale udało nam się ich odeprzeć, a przynajmniej ich pierwszą falę. Mówisz, że brałeś w tym udział? Cholera, masz odwagę, stary. Słyszałem, że nie jeden żołnierz ucieka z pola bitwy na sam ich widok. Dzięki, że mi o tym powiedziałeś. Będę musiał pomówić z Thorstenem na temat dozbrojenia naszych wartowników i farmerów. Przygotowuję się do niebezpiecznej misji i będę potrzebował wyposażenia. Aż mi się przypomniały czasy, gdy dopiero dotarłeś do wioski i nie miałeś nawet kilku sztuk złota przy sobie. W innej sytuacji chętnie bym ci pomógł, ale ta sytuacja z orkami. Nie mogę tak po prostu zabrać rzeczy z naszego magazynu. Jasne, to zrozumiałe. No okej, to przynajmniej dowiedzieliśmy się od jednego. A czy pan będzie chciał nam pomóc? Nie, pan Ue ma nas gdzieś. Dobra, myślę, że na dziś wystarczy tego biegania. Ale ładnie to wygląda. Na dziś to wystarczy. Myślę, że w następnym odcinku będziemy szukać dalszych pomocy od mieszkańców Archolos. A tymczasem do zobaczyska. Siemano. Hej!